10 imion zakazanych w Polsce. Jako takiego zakazu imion nie ma, jednakże Rada Języka Polskiego przygotowała listę imion niewskazanych dla dzieci narodowości polskiej i z obywatelstwem polskim. W związku z tym urząd na życzenie Rady Języka Polskiego może odmówić nadania danego imienia. Przez te imiona dzieci mogą mieć problemy zarówno społeczne, jak i religijne. Posłuchajcie. Tupak. Imię męskie pochodzenia inkaskiego. Można je tłumaczyć jako święty albo wybitny. Imię to występuje w języku hiszpańskim i angielskim. Znani ludzie, którzy nosili to imię, to Tupac Amaru, przywódca Inków, czy Tupac Shakur, amerykański raper. Tupac jest jednym z imion, które wpłynęło do Rady Języka Polskiego w celu weryfikacji na pismo Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie w sprawie nadania dziecku płci męskiej imienia Tupac. Przewodniczący Rady odpowiedział w taki sposób. Wyrażam opinię, że zgodnie z artykułem 50 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze tego imienia, ponieważ grozi ono w Polsce ośmieszeniem nosiciela. Według Rady Języka Polskiego imię Tupac może kojarzyć się z dwoma rzeczami, albo z tuptaniem, albo z Tupaciem Amaru, czyli właśnie przywódcą antyhiszpańskiego powstania Indian, który dziś patronuje wielu organizacjom terrorystycznym z Ameryki Południowej. Zarówno jedno, jak i drugie skojarzenie jest określane jako skojarzenie ujemne. A co za tym idzie, nie może to imię być nadane dziecku w Polsce. Oczywiście, jeśli odpowiednio uargumentować, na przykład, że dziadek był Amerykaninem i miał na imię Tupac i chcemy dlatego nadać swojemu dziecku drugie imię Tupac, być może urzędnik jest w stanie zaakceptować coś takiego. Ale mówimy tutaj o sytuacjach, że tak powiem, typowych, gdy rodzice po prostu sobie coś wymyślili. Radek. Męskie chrześcijańskie imię słowiańskiego pochodzenia. Na świecie występuje jako samodzielne imię pełne lub zdrobnienie od Radosław. Jako imię pełne, samodzielnie funkcjonujące, najwięcej nadań miało miejsce w Czechach. Tam Radek nawet obchodzi swoje imieniny 21 marca. W roku 1974 było na 8 miejscu najczęściej nadawanych imion. Obecnie jest na pozycji 47. Tak to wygląda w Czechach, a w Polsce według Rady Języka Polskiego. Imię obecnie jest jedynie zdrobniałą formą imienia Radosław lub innego dwuczłonowego imienia o pierwszym członie Rado, jak Radogost, Radomir, Radomysł itp. Współcześnie w Polsce imię Radek nie tylko jest zdrobnieniem któregoś z tych imion, lecz także jako zdrobnienie większość Polaków je odczuwa. Natomiast jako samodzielne imię można je spotkać w Czechach, tak jak zresztą wcześniej wspomniałem. Arkhan. Pewien białostoczanin o imieniu Kamil pragnął zmienić je na Arkhan, w związku z czym poprosił Radę o opinię w sprawie tego imienia. W związku z nietypową pisownią przedstawiam, w taki sposób chciał zapisać to imię. Urząd postanowił zwrócić się do Rady Języka Polskiego, która wystosowała w 2001 roku taką oto treść. Nie wiem, jakie są motywy pańskiej prośby, pragnę jednak zwrócić uwagę, że używanie tak nietypowego imienia może w przyszłości narazić pana na kłopoty, na przykład na konieczność stałego powtarzania brzmienia tego imienia, Arkhan czy Arkhan, jego pisowni. Trudne będzie zwłaszcza tłumaczenie pisowni KH, a nie na przykład KH. Dlatego radzę jeszcze zastanowić się nad zmianą imienia. Nikola. W Polsce imię żeńskie, współcześnie sprowadzony do języka polskiego żeński odpowiednik imienia Mikołaj, pochodzi od greckich słów Nikos, czyli zwycięstwo, i Laos, oznaczającego ludzie. Wśród imion nadawanych nowonarodzonym dzieciom Nikola w 2017 roku zajmowała 26 miejsce w grupie imion żeńskich, co oznacza spadek o 16 miejsc od 2009 roku. W Chorwacji, Macedonii Północnej, Bułgarii, Czarnogórze i Serbii forma Nikola stanowi odpowiednik imienia Mikołaj, a zatem jest imieniem męskim. Choćby Nikola Tesla czy Nikola Kołodziejczyk, polski kompozytor. I właśnie ta męska forma Nikola w Polsce uchodzi za niewskazaną. Z prostego względu brzmi tak samo jak żeńska forma imienia Nikola. Diana.
Imię Diana powstało ze spolszczenia angielskiej wersji imienia Diana, czyli Diana. Być może wpływ na powstanie tego imienia miał szalenie popularny przebój Polanki Diana z 1957 roku lub słynna księżna Wielkiej Brytanii. Imię to nosi obecnie 861 Polek, czyli stosunkowo niewiele. Ja akurat znam jedną Dianę. Jaki jest problem z tym imieniem? Jest to właśnie spolszczona wersja angielskiego imienia. Takiego imienia tak naprawdę nie ma, bo zarówno w Polsce, jak i za granicą pisze się po prostu Diana. A po angielsku czyta Diana. Abaddon. Może zacznijmy od pisowni. Przede wszystkim dwie litery D są dość mylące, z tego względu nie poleca się używania tego imienia w Polsce, ale jest jeszcze drugi powód. Samo znaczenie tego imienia. Otóż Abaddon oznacza niszczyciela. I to imię nosił anioł zagłady opisany w Apokalipsie świętego Jana. Jako anioł przepaści, który wyłania się z otchłani jako książę czeluści piekielnych. Także w ogóle anioł czeluści. W Starym Testamencie i innych pismach żydowskich nazwy Abaddon używa się najczęściej do określenia świata podziemnego, otchłani piekielnej. Nazwa ta jest stosowana zamiennie do nazwy Szeol, choć rzadziej. Według niektórych rabinów jest to najgłębsze miejsce w piekle. Krótko mówiąc, to trochę tak, jakbyście chcieli nazwać swoje dziecko Hades albo Szatan. Kuba. Imię męskie, pochodzenia hebrajskiego. I tutaj jest taka sama sprawa jak z imieniem Nikola. Otóż Nikola to jest imię żeńskie, którego również można użyć dla mężczyzn, jednakże tego się nie poleca. Tak samo jest z imieniem Kuba. Jest to imię męskie, które można nadać dziewczynce. Jednakże nie w Polsce. Z tego samego względu co i Nikola. Imię męskie i żeńskie brzmi dokładnie tak samo. Merlin. Przede wszystkim trzeba powiedzieć wprost, nie ma imienia Merlin. Jest to imię fikcyjne, wymyślone przez autora historii królów brytyjskich. Sam Merlin, jako postać legendarna, jest to postać z legend arturiańskich, czarodziej i wieszcz, doradca władców Brytanii. I czemu powiedziałem, że jest to imię wymyślone? Bo nie jest to imię prawdziwe, jednakże jest to imię, które nadał autor, żeby określić tę postać, gdyż po pierwsze, nie mamy pewności, czy w ogóle taka osoba istniała, a po drugie, nawet jeśli istniała, to nie wiemy, jak się naprawdę nazywał. Poza tym, w tradycji szkockiej i walijskiej Merlina nic nie łączy z królem Arturem. To szaleniec żyjący w głębi lasu, gdzie sam do siebie wygłasza przepowiednie, w tym takie o własnej śmierci. Tradycja ta nawiązuje do żywotu Merlina autorstwa Geoffreya z Monmouth. Wilk. Takie imię chciał nadać ktoś swojemu dziecku w Dusznikach Zdroju. Oto co ma na ten temat do powiedzenia Rada Języka Polskiego. Skojarzenia z ewentualnym męskim imieniem wilk wynikające ze skojarzeń, który budzi wyraz pospolity wilk jako nazwa drapieżnego ssaka z rodziny psów i oczywiście sam wilk, czyli ów ssak drapieżny. Opinia, że imię to budzi ujemne skojarzenia, znajduje potwierdzenie w literaturze. Władysław Kopaliński w swoim słowniku mitów i tradycji kultury pisze, że wilk był symbolem nienasyconej żarłoczności i żądzy mordu, pod strachem pasterzy i myśliwych. Jego wycie, a bardziej jeszcze jego pojawienie się, uważano za zły albo śmiertelny omen. Przeciw nadaniu dziecku imienia wilk przemawia ponadto zalecenie Komisji Kultury i Języka z 1996 roku, wedle którego nie powinno się nadawać imion pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, konkol, sonata, czy właśnie wilk. W podsumowaniu pisma możemy przeczytać, że wilk według Rady Języka Polskiego ma skojarzenia bezwzględnie ujemne, a w przyszłości dziecko, któremu zostanie nadane takie imię, może mieć nieprzyjemności. Jeśli jednak rodzice będą uparcie dążyć do nadania tego imienia swojemu dziecku, urząd po poinformowaniu o domniemanych konsekwencjach rodziców może przyjąć taki wniosek. Ksymena. Otóż takie imię naprawdę istnieje i nosiła je nawet Polka, Ksymena Zaniewska, projektant scenografii, jednakże według
Rady Języka Polskiego nie ma uzasadnienia, by zgodnie z polską pisownią formy ksymena zmieniać na formę pisaną przez X. W takim przypadku umacniają też zalecenia dla Urzędu Stanu Cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej, ogłoszone przed 3 laty przez Komisję Kultury i Języka Komitetu Językoznawstwa. Nie powinno się stosować pisowni archaicznej, a także niezgodnej ze współczesną ortografią polską. Polacy piszą KS, a nie X, jak na przykład Aleksandra, Ksenia, Ksymena i tak dalej. Nie piszemy Ksenia przez X. Tak samo nie piszemy Ksymena przez X. Proste, proste. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!